W dniu 8 marca w Szprotawskim Domu Kultury na panie czekały miłe niespodzianki. Imprezę rozpoczął burmistrz Szprotawy Józef Rubacha przywitaniem wszystkich pań. Chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia. Przede wszystkim, żeby wam nigdy, nigdy nie zabrakło obok siebie tych najbliższych, a jeżeli już los tak sprawi, to żebyście zawsze mieli koło siebie kogoś, na kim możecie się oprzeć i kogo poprosić o pomoc. Tego wam bardzo serdecznie życzę. Ale żeby tak się stało, to musicie być zdrowi. Tego też wam, drogie panie, życzę. I życzę wam przede wszystkim tego, co w życiu chyba jest najważniejsze. Pogody ducha i żeby to serce biło zawsze z radości, ale nigdy ze smutku. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Kolejnym punktem imprezy był koncert znakomitej wokalistki Doroty Miśkiewicz. Podczas koncertu usłyszeliśmy piosenki z najnowszej płyty wokalistki Ale. Autorami tekstów są Dorota Miśkiewicz, Wojciech Młynarski, Michał Rusinek, Wojciech Waglewski, Grzegorz Turnał i Bogdan Lebel. W koncercie na panie czekała następna niespodzianka, którą było losowanie nagród rzeczowych dla 21 pań. Kto ma numer 102? Tutaj jest. Rudy 102 idzie. Następny, proszę bardzo. 117. Zapraszamy. Dyrekcja Zespół Filharmonii Zielonogórskiej zapraszają na koncert, który odbędzie się 19 kwietnia, oczywiście bieżącego roku, o godzinie 19 w Filharmonii. Zaproszenie jest ważne dla dwóch osób, w rzędzie 6, miejsce 12 i 13. I proszę teraz wyciągnąć, kto otrzyma to zaproszenie. 145. Czy jest osoba, która ma taki numer? To zapraszam do nas. Dla wszystkich pań, które przybyły w tym dniu do Domu Kultury, burmistrz oraz jego zastępca wręczyli symboliczną różę. W tym dniu na wszystkich czekała jeszcze jedna niespodzianka. Po koncercie w Galerii Pryzmat odbył się wernisaż dwóch wystaw. Obie wystawy są związane z kobietami, choć w inny sposób. Pierwsza pod znaczącym tytułem Naprawdę jaka jesteś to spojrzenie na kobietę, uchwycenie jej nastroju, cech charakteru, chwili w której jest, a zarazem oddanie charakteru twórcy, kobiety i mężczyzny. Te malarskie portrety to dzieła współczesnych artystów plastyków. Druga wystawa, Kobieta potrafi, to fascynacje kobiet, fascynacje fotografią, naturą, pięknem. Zdjęcia wykonały słuchaczki Koła Fotograficznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz ich opiekun.